Cześć, Viva, z tej strony Julia Wieniawa. Chodźcie ze mną, pokażę Wam kulisy programu Mam Talent. Najpierw zapraszam do mojego królestwa beauty. Oto mój team. Tutaj powstają te wszystkie pomysły na kreacje. Dzisiaj idziemy w takie diamenty. To jest Kacper Kujawa, mój stylista. Dzień dobry. Taką dzisiaj kreację prezentujemy, za którą odpowiada Konrad Bikowski, ale niestety go nie ma już z nami. Tutaj buty do wyboru, możecie głosować, które dzisiaj. Na czym to mi, Julka, zależy, jak wybierasz kreację do Mam Talent? Na tym, żeby było oryginalnie. Strasznie lubię zaskakiwać swoich widzów i widzów Mam Talent i w ogóle lubię zabawę modą i uważam, że to jest świetny element kreacji wizerunku, także lubię to. To pokaż nam, kto przyklejał kryształki. A kto przyklejał kryształki? Dagusia moja i Kamil, którego nie ma, zaraz może do nas dojdzie. Dagmara jest moją makijażystką, psycholożką, przyjaciółką, czasami nawet i lata z igłą i nitką, jak trzeba, i coś szyje. Dagmara, długo to robiliście? Co? To? Nie, właśnie. Właśnie o dziwo, jestem w szoku. Przyjechaliśmy wcześniej. 40 minut? 50? Tak, to wyszło bardzo szybko, a czasami prostsze makijaże i włosy nagle dłużej nam zajmują, tak, więc dzisiaj jakoś tak, tak pykło. Tutaj jest Patka, Paty Jewsienia, stylizacja, paznokci, to ona robi te wszystkie crazy pazury. Patrzcie. Tak, no Mam Talent zawsze robimy takie tipsy, że przyklejamy mi na moje, a potem po prostu je odrywam. I na co dzień chodzę w krótkich. No nieźle. Dzisiaj czego jeszcze potrzebujesz do pracy, żeby się czuć tutaj dobrze? Co masz w swoim rajderze? Co mam w swoim rajderze? Kurde, ja to jestem w ogóle... Prosta dziewczyna, ja nie potrzebuję zbyt wiele. Mam zarąbisty team, z którym się dobrze dogaduję. Ze wszystkimi się właściwie przyjaźnię, więc jadąc do pracy wiem, że będzie po prostu też fajna zabawa i będę się czuła komfortowo. Ale to, co zawsze robię, to rozgrzewkę dykcyjną albo idę wcześniej na zajęcie wokalne, żeby troszkę się rozgrzać i to wtedy daje mi taki komfort psychiczny, że jestem gotowa, aby wejść w program na żywo. I co? No, puszczamy sobie zawsze jakąś muzyczkę, tańczymy sobie z teamem i się nakręcamy pozytywnie na to, żeby wejść i rozwalić system. Dobra, idziemy dalej. Tutaj już wszystko wiecie. No jeszcze jest Kamil Pecka, który robi mi włosy, ale pewnie gdzieś poszedł. Nie wiem, pewnie boi na randkę popularności. Tak, a to siedzi. Tu jesteś, nie ukryjesz się. Oto Kamil Pecka, autor tych wszystkich pięknych fryzur. Szukaliśmy cię. Szukaliście mnie? No. Dzisiaj z Dagusią przyklejali tutaj te wszystkie diamenty, wygląda jakby to jedna osoba robiła, ale nie, oni po prostu świetnie ze sobą współpracują. A tutaj praca w re, więc tylko pomachamy i nie będziemy przeszkadzać. Proszę, puk, proszę. Puk. Pomachajcie, powiedzcie, że mnie lubicie, no, i już sobie idę. Julia Wieniawa, najlepsza z najlepszych. Dobra, fajnie, pa! Dobra, ale chodźmy do najważniejszego miejsca. O, Maciej Dąbrość, witamy. Stylista Janka Pirowskiego na przykład. Tak, idziemy teraz do najważniejszego miejsca, czyli na naszą scenę Mam Talent. To są te słynne korytarze ze wszystkimi programami, które powstawały w Transkolorze, bo jesteśmy w studio Transkolor. A zaraz udamy się do windy, w której powstał mój ostatni viralowy TikTok / Reels. Czyli ten w tej marynarko sukience z czerwonym krawatem. I to jest ta słynna winda. Wszyscy się na mnie wtedy wkurzyli, że zatrzymaliśmy windę i nikt nie mógł nią jeździć, bo ja robiłam tego TikToka. No tak, no więc tak, z tą windą sztuka się trwa. Przemieszczamy. Jedziemy na poziom zero. Tutaj w tej windzie zawsze w te 20 sekund, kiedy tutaj jedziemy w dół, Łukasz Dziewic zawsze robi mi zdjęcia, żeby nie było pustych przebiegów. Okej, chodźcie. Hejka! Jak to się stało? Jesteś tu? Byłeś tam? Jakaś incepcja. Dziękuję. No i tutaj zaczynają się prawdziwe kulisy programu Mam Talent. Za tymi kotarami dzieje się prawdziwa magia, telewizyjna magia. O której musisz być w studiu, żeby tutaj o 20 powitali cię widzowie? W przypadku live'ów, o 20 zaczynamy live, no to tak o 16 już jesteśmy. No i zależy właśnie jak trudno mamy stylizację, bo czasami to zajmuje godzinkę, czasami trzy, więc dlatego wolimy być wcześniej. No i jesteśmy, witam.
Witam w moim biurze. Mnie to najbardziej interesuje, twój fotel prezeski. Tak, właśnie zawsze się śmieję, że w szkole robiłam wszystko, żeby tylko nie skończyć w pracy przy biurku. No i niestety nie wyszło mi. Skończyłam w pracy przy biurku. Ale przynajmniej mam fajny przycisk. Chcecie, żebym go kliknęła? Pewnie. To, co zawsze najbardziej interesuje wszystkich widzów i zresztą mnie, jak byłam młodsza, to co mają jurorzy na tych, kurde, swoich podkładkach? No i prawda jest taka, że jak my sobie tutaj coś piszemy i udajemy, że się skupiamy, tak naprawdę są to szlaczki, gwiazdki, serduszka, no czasem może jakieś jedno słowo, ale to rzeczywiście pomaga nam skupić myśli i wymyśleć, co zaraz powiemy uczestnikom, ale właśnie się śmieję, że mamy czasami niesamowite prace plastyczne. A stresujecie czasem jeszcze to, że pracujecie na żywo? Szczerze mówiąc, to ja nawet wolę live'y niż castingi, bo po pierwsze castingi trwają 12 godzin, a live'y dwie. A po drugie jakoś ta energia tego, że to jest na żywo, że nie można nic powtórzyć, daje mi taką adrenalinę, takiego kopa, że nie wiem, jestem w tym na 150% i nawet chyba lepiej mi idzie podczas live'ów niż podczas castingów. Lubię to, bardzo to lubię. Pokażemy jeszcze coś za sceną? Dobrze, już idziemy. Chodźmy. Walk. A, to nie top model, sorry. Miam, miam, miam. A to jest nasz backstage. Tutaj czekają wszyscy uczestnicy, później mamy tutaj nagrania różnych setek, opowiadamy, co się działo w odcinku, co będzie w następnym, to się właśnie dzieje wszystko tutaj. Tutaj często też robimy sobie zdjęcia z uczestnikami, albo jak przychodzą nasi przyjaciele prywatni na oglądanie, to też tutaj zawsze czekają na nas i wracamy właśnie tak. O. Co tutaj może być ciekawego jeszcze? To tak wygląda prawdziwa telewizja. Kable, 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 kable. Dzień dobry chłopaki, cześć, cześć. No, tak to wygląda, żeby tak się ładnie świeciło z tamtej strony, musi być takie kablowanie. To jest niezwykłe, że spotykamy się przed finałem Mam Talent, no ale tak. Żebyś ty dołączyła do jury, też pewnie musiałaś przejść jakiś casting. Pamiętasz, jak to było? To był taki nietypowy casting, bo zadzwoniła do mnie szefowa TVN-u, czyli Lidka Kazeń. I powiedziała, że ma dla mnie taką propozycję, ale muszę spełnić jedno kryterium. Musi polubić mnie Agnieszka Chylińska. I rzeczywiście ten casting odbył się tak, że pojechałyśmy na śniadanie. No i po prostu miałyśmy się poznać, porozmawiać, coś sobie zjeść. Co zrobić, żeby polubiła cię Agnieszka Chylińska? I byłam trochę taka przerażona, kurczę, no nie znamy się. Jesteśmy z zupełnie innych światów, mamy inne energie, zupełnie też inną muzykę robimy i też pewnie słuchamy. Więc zastanawiałam się, jak do niej dotrzeć. Ale nie było ciężko, bo bardzo z otwartymi ramionami mnie przyjęła od razu. Jakoś tak po partnersku mnie potraktowała, także... że ona się wręcz cieszy, że ja tu będę, że uważa, że to jest totalnie moje miejsce i że jeżeli tylko ktoś będzie temu zaprzeczał, to ona będzie zawsze stawać po mojej stronie i że mogę na nią liczyć, więc... Dzisiaj ziomalki. Tak powiem, gładko poszło. Tak, i lubiłyśmy się od razu, ale oczywiście z takim leciutkim dystansem, wiadomo, no bo się tak dobrze nie znamy. I takim przełomowym momentem między nami było dwa odcinki temu, kiedy okazało się, że ona ze swoją menadżerką rozmawia w języku, który nie istnieje, czyli takim simlish. I ja mówię, ale ja też rozmawiam w tym języku. Ja rozmawiam tak na przykład z Nikodemem albo z przyjaciółkami. Ja mówię, naprawdę? To dawaj, pogadamy sobie. No i zaczęliśmy rozmawiać w tym języku. Jej menadżerka nas nagrała, wrzuciłyśmy to na Instagrama i to w ogóle poszło też jakimś viralem. I od tamtej pory się mega polubiłyśmy, bo znalazłyśmy wspólny język, dosłownie. No dobrze. To chyba tyle, a ja was bardzo serdecznie zapraszam już za tydzień, 18 maja, na finał programu Mam Talent. Do zobaczyska. Zobaczymy.